Comment allez-vous? Dzień dobry. A, dobrze, dziękuję. Ela, ciekawy, dokąd nas zabierzesz z okazji 10. odcinka. A, chyba nie muszę pytać, gdzie jesteśmy. La Tour Eiffel. To cudowne miejsce. Ale co ma wspólnego wieża Eiffla z życiem Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu? Dlaczego taki wybór? Pourquoi? Z okazji 10. odcinka warto było wybrać symbol Paryża, czyli żelazną damę. Podobnie jak ona, Maria Skłodowska-Curie była i jest do tej pory wyjątkowa. W wielu różnych dziedzinach była pierwszą kobietą. La première femme. Pierwsza kobieta doktor nauk fizycznych i pierwsza kobieta profesor na Sorbonie. Pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki i z chemii. Zrobiła jako jedna z pierwszych kobiet we Francji prawo jazdy na automobil spalinowy i podczas I wojny światowej siadała za kierownicą aut, ambulansów, aby nieść pomoc rannym żołnierzom. Jest pierwszą kobietą spoczywającą w paryskim Panteonie w uznaniu jej zasług dla Francji. Jako pierwsza przewidziała, że atom może być podzielny. Jest jedynym człowiekiem, który otrzymał dwie Nagrody Nobla z dwóch różnych dyscyplin naukowych. A wokół niej same cudowne kobiety. Bardzo kochała matkę Bronisławę z Boguskich Skłodowską, która zmarła na gruźlicę, kiedy Maria miała 10 lat. Jedną z najważniejszych kobiet w życiu Marii była jej starsza córka. Nawiązała z nią silną więź emocjonalną. Irène Joliot-Curie. Irène poszła w ślady matki i stała się wybitną naukowczynią. Gdy wybuchła I wojna światowa, 17-letnia Irène towarzyszyła Marii, która zebrała aparaty rentgenowskie z paryskich pracowni i zorganizowała specjalne samochody z aparaturą, zwane małymi Curie. Ta działalność uratowała wielu żołnierzy od pewnej śmierci. W uznaniu zasług rząd francuski oznaczył Irène orderem. Maria nie dostała od rządu niczego. Je sais que beaucoup de malades aujourd'hui lui doivent la vie, qu'elle a quand même un peu donné la sienne. Et voilà que la recherche, que les femmes dans la recherche est une chose troublante et belle, que c'est une femme d'une grande générosité, d'une intelligence lumineuse. Voilà, je pense qu'on lui doit beaucoup, que nous tous lui devons beaucoup, et que c'est heureux que cette femme soit venue chez nous, et qu'elle y ait trouvé à la fois l'amour et la science. Druga córka Marii była francusko-amerykańską pisarką, dziennikarką, pianistką i politykiem. Ève Curie. Po śmierci Marii Skłodowskiej-Curie, Ève postanowiła dać wyraz swojej miłości do matki, pisząc jej biografię pod tytułem Madame Curie, przetłumaczona na dziesiątki języków. Ukazywała się i nadal się ukazuje w ogromnych nakładach na całym świecie. Kolejna kobieta, która odegrała ważną rolę w życiu Marii, była amerykańską dziennikarką. Missy Meloni.
W maju 1921 roku Maria wraz z córkami wyruszyła w podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzięki zbiórce pieniędzy wśród kobiet amerykańskich otrzymała gram radu o wartości 100 tysięcy dolarów dla Instytutu Radowego w Paryżu. Kluczyk do szkatułki z cennym pierwiastkiem wręczył Marii prezydent USA Warren Harding. Przed wyjazdem Marii do Stanów najwyżsi dostojnicy Francji, między innymi Aristide Briand, spotkali się w paryskiej operze. L'Opéra Garnier de Paris. Największa aktorka sceny paryskiej przeczytała odę do pani Curie, gdzie Maria była porównywana do siostry Prometeusza. Sarah Bernhardt, l'ode à Madame Curie. La sœur de Prométhée. Nie dowodziłaś nigdy armią. Groźny szept komend słysząc co dnia. A przecie twój żarliwy zapał jaśnieje mocniej niż pochodnia. Non, tu n'as pas conduit d'armée, tu n'as pas entendu de voix, mais ta simple ardeur consumée vaut tous les bûchers à la fois. Następnego dnia gazety pisały, że Marie Curie została Joanną d'Arc współczesnej Francji. Jeanne d'Arc. Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć. Les femmes sont d'une force telle qu'elles finiront, je pense, par gagner. Je pense qu'un jour on leur donnera le même salaire qu'aux hommes. Ce serait un bon commencement, une forme de respect quand même, auquel elles ont droit, vraiment, vraiment. Et je pense que le génie des femmes est semblable à celui des hommes. Scénarius et réalisation. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpiła thank you.